Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. Dane są równania czterech prostych. Prostopadłe są proste, no i podane są jakieś tam przykłady odpowiedzi. Warunek na prostopadłość jest taki, że współczynniki kierunkowe muszą być wzajemnie odwrotne i przeciwne, czyli ich iloczyn A1 razy A2 musi dawać minus 1. No i teraz zobaczmy, które dwa współczynniki stojące przy x-ach wystarczy pomnożyć, aby dostać w iloczynie minus 1. No to zobaczmy, 1 druga razy 2 to byłoby 1, odpada. 1 druga razy 2 też 1, ale 1 druga razy minus 2, 1 druga razy minus 2, dwójki się skracają, mamy minus 1. Czyli chodzi tutaj o prostą k i m, gdyż iloczyn tych dwóch współczynników kierunkowych daje minus 1 i tak jak widzimy, to są liczby wzajemnie odwrotne i przeciwne. Czyli nasza prosta k i m to jest odpowiedź D.